Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy temacik to będzie sterownik silnika. Niestety nie mam pojazdu ze względu na to, że sterownik mi został kiedyś sprezentowany. Zostały mi tylko zdjęcia i sam sterownik, dlatego będę się starał na podstawie tego uratować wasze portfele, bo być może jeżeli natrafiliście na ten film, macie tego typu problem. Generalnie był to pojazd A4. Powyżej 2000 roku w benzynie i sytuacja wygląda w ten sposób. Podobno podejmowali testy, odczyty, niestety komputer nie zapisywał żadnych błędów, niemniej jednak zdarzała się sytuacja taka, że ten pojazd po prostu odmawiał. Nagle na drodze gdzieś tam pracując sobie gasił się, czyli wyłączał silnik, po czym postał sobie jakiś nieokreślony czas, więc nie było tutaj standardu, i ponownie zapalał. No i niestety właściciel się poddał. I co oni z tym zrobili? Nie wiem, w każdym bądź razie, jeżeli ten film oglądacie, to tylko dlatego, że taki sterownik gdzieś komuś, gdzieś tam był potrzebny. I po mojej walce z nim po prostu wystartował. Więc jeżeli komuś wystartował, dopiero wtedy taki film pokazuje. Bo gdyby to się nie stało, no to zbędne było pokazywanie filmu. W każdym bądź razie, być może macie tego typu problem, który zaraz poruszymy na tym filmie. Więc generalnie rzecz jest jaka. Na takim sterowniku jest blacha. Ta blacha stalowa uniemożliwia wypięcie kości. No i tu oczywiście są dwie śruby. Tak jak widzicie, jedna z śrub została przecięta. Co z drugą? Nie wiem. W każdym razie prawdopodobnie to samo, bo inaczej nie ma możliwości zsunięcia tego sterownika, a tym bardziej wypięcia tutaj tej wtyczki i kostki. Więc tak, sterownik sobie wypchamy na zewnątrz. Ja już sobie oczywiście wstępnie porozkręcałem śrubeczki. No właśnie, porozkręcałem śrubki, a teraz nie mogę go wyciągnąć. Dobra, mamy. Więc tak, sterownik, grupa Volkswagena, pojazd Audi. No i zrobiło się jakieś małe akuku. No i teraz wam powiem o jedną rzecz taką. Ku mojemu zdumieniu, ten sterownik, nie wiem jaki to był silnik, czy to był silnik 1.8 czy 2-litrowy, ale prawdopodobnie dwójka. W każdym bądź razie w skrzynce, oczywiście za chwilę pokażę wam zdjęcia, postaram się wkleić zdjęcia, zobaczycie, że tam wewnątrz tej klapeczki, która jest na podszybiu z przodu po lewej stronie przed kierowcą, znajdowała się woda. A jeżeli się woda znajdowała, no to wiadomo, zrobi to, co będzie sama chciała. No i teraz tak, ciekawy temacik jest bardzo taki. Skrzynka jest hermetyczna teoretycznie, więc przyjmijmy założenie teoretycznie. Wiadomo, jak coś jest nowe, to jest nowe. Natomiast na zdjęciu, które za chwilę zobaczycie, jest zaznaczona wiązka, którą gdzieś kiedyś ktoś poprawiał, czyli jakieś tam przewody puszczał dodatkowe. Nastąpiło naruszenie tego uszczelnienia, czyli tej gumy przelotowej. Być może przez to uszczelnienie przedostała się woda. Generalnie na kolejnym zdjęciu gdzieś tam zobaczycie, są zaznaczone śruby, które powinny być przykręcone i dokręcone bardzo dobrze. Do jednej z śrub jest dojście tylko i wyłącznie po rozebraniu obudowy, czyli podszybia tego plastikowego, czyli zdejmujecie wycieraczki, ściągacie tą nakładkę plastikową, dopiero wtedy możecie się dostać do jednej z śrub. Jeżeli się tej śruby nie odkręci, klapkę czy otworzymy, no wierzcie mi, otworzymy na siłę, ale niestety wyłamiemy, rozszczelnimy, pokrzywimy i potem takie właśnie efekty i skutki, nie? W każdym razie zobaczcie, sterownik nie posiada wewnątrz żadnego uszczelnienia. Producent uznał, że tam woda się nigdy nie ma prawa dostać. No i pewnie to założenie jest rozsądne, nie? Tylko że zawsze jest sytuacja taka, że można powiedzieć, że nasi już tam byli, nie? No i co mamy tutaj? Mamy kolejną stronę płyty, tak jak widzicie. Teoretycznie wygląda to ładnie, więc nie można by było się przyczepić i powiedzieć cokolwiek, że tutaj gdzieś jakieś ślady były wejścia wody
jakichś tam znaczeń, które by oświadczały o po prostu jakiejś tam wilgoci, która mogłaby jakieś spustoszenie zrobić, bo na aluminium wiecie bardzo dobrze, że robi się jakiś taki biały, niepotrzebny nalot i ten nalot właśnie psuje nam później całą robótkę, nie? Może nie robótkę, robótka jest przez wodę zrobiona, która to zniszczy. W każdym razie rozkładamy tamto. Analizę sobie możemy zrobić wizualnie wstępną, natomiast płyta, po mojej ocenie, takiej bardzo szybkiej, z którą się chcę z Wami podzielić, nie wykazała nic wizualnie, co by mogło być. Natomiast, z czym muszę się z Wami podzielić? Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. Wiecie co, ja sobie podstawię takie coś. O, teraz będzie bardzo dobrze. Myślę. On tylko nie myślał, nie? Do kości tej małej dostała się woda, czyli nasze piny zaś nie działy. Spróbuję przybliżyć to. Nie wiem, jak to będzie później przy odtwarzaniu tego filmu. Liczę, że będzie widać. Nawet jeżeli wy teraz tego nie widzicie, to ja wam zaraz to powiem i was uświadomię, w których miejscach dostała się woda. Więc tutaj, w górnym rzędzie, na pin drugi jest zielony i któreś tutaj jeszcze następne. No, w każdym razie tutaj, w tej części jest kilka pinów zielonych. Dostała się niestety wilgoć, co spowodowało, że sterownik tracił komunikację, nie zapisywał żadnych błędów, czyli prawdopodobnie jego piętnastka wygasała. Przez to on nie widział zupełnie pracy zapłonu, czyli załączenia stacyjki. Jednocześnie nie zapisywał sobie w ten sposób błędów. Także generalnie, co należałoby w takim przypadku zrobić? To już od razu wam powiem. Na zdjęciu, bo za chwilkę po nim dojdę, co z tym zrobię, to wkleję wam zdjęcia. Na takim jednym zdjęciu zobaczycie kostki, na których jest zielone, są zielone piny. No i teraz tak, co należałoby z czymś takim zrobić? Otóż podzielę się z wami sytuacją taką, co osobiście ja bym preferował i zrobił, bo już kiedyś takie przypadki były. Rozpinamy akumulator. No oczywiście to jest nieodzowne, bo musimy wypiąć sterownik, żeby gdzieś tam niepotrzebnego coś się nie wydarzyło. Następnie pasowałoby, żebyśmy mieli małą wanienkę ultradźwiękową. Taką, którą włożymy w tą widoczną na zdjęciu za chwilę komorę. Włożyli do tej wanienki ultradźwiękowej tą wtykę, właśnie tą, która jest uszkodzona. Mówimy oczywiście na rozłączonym akumulatorze, żeby nie było później niedomówień. No i do tego wlali oczywiście chemię, która jest dedykowana do wanienki. Musimy to zrobić. Możemy również zastosować alkohol izopropylowy, natomiast alkohol odtłuszcza, puszcza tlenki i tak dalej. Natomiast nie zmyje wam tego, co do końca zmyje wam chemia, która jest używana typowo w wanienkach ultradźwiękowych. Ja wiem, że czasem się sypią krytyki pod moimi filmami, że nie wolno używać wody i tak dalej, i tak dalej. No to więc ci, co tak uważają, niech sobie nie używają. A ja z własnego doświadczenia i praktyki wiem, że ma to sens, bo w większości, zresztą nie będę się wypowiadał, kto, gdzie i tak dalej, jest używana chemia i woda, a nie leje się chemii i izopropanol zwany IPA, czyli alkohol izopropylowy. W każdym bądź razie, co osobiście w tym momencie zrobię ja? Do tego zabiegu użyję wanny ultradźwiękowej. Oczywiście wam to pokażę, żeby nie było, że ja tego nie robię. Jak to widać? Widać. Mamy wannę. Wannie oczywiście zatapiam. Tylko, że musimy zrobić to tak, jak widzieliście, żeby powietrze wyszło z górnej partii, bo jeżeli powietrze nie wyjdzie, no to szkoda po prostu roboty. Dlatego, że chemia wtedy by nie zrobiła nam roboty żadnej. Ja wiem, że płytka, jeżeli nasiąka wodą, to ona naciąga wilgoć, ale no niestety albo ratujemy sterownik, albo kupujemy nowy, płacimy, bulimy kasę i wtedy może jeździmy dalej. Dobra.
Wanienkę sobie ustawiam, odpalam wszystko, co jest możliwe, natomiast nie odbyłoby się w wanience niczego pozytywnego, gdyby nie to, że należy dolać chemię. Sprawdza się w 100%, jaką chemię stosować. Dobrą, natomiast nie. Muszę wyłączyć ze względu na to, że nie będziecie mnie słyszeli. Od chemii będzie zależał wasz zabieg, więc musicie sobie sami tutaj odpowiedzieć na pytanie, jaką chemię zakupić. Czy kupić jakiegoś bubla za 10 zł, przysłowiowo. Musicie sobie to przestawić na koszt sterownika silnika względem użytej chemii. Czy warto? Oczywiście, bo jeżeli sterownik kupimy nawet drugi, to pamiętajcie, zawsze na dzień dobry was będzie czekała blokada immobilizera. No i jak zwykle ktoś będzie musiał na tym zarobić. Dobra, bo mnie nie będzie słychać, łanienkę muszę odpalić, włączyć. W tym czasie wklejam wam zdjęcia i pokazuję wam piny, jak już będzie wszystko wymyte. Do zobaczenia. Pozwoliłem sobie wrócić, chociaż nie wiem, jak mnie słychać. Zobaczcie, w jaki sposób już widać wypływanie. Nie wiem, czy to widać na nagraniu będzie. Jak tutaj w tej części zaczynają tlenki wypływać, które zaczynają być rozpuszczone, tworząc taką mgiełkę białą. No właśnie, czyli już widać, że mycie następuje, widać o wypływające białe smugi, które są, bardzo dobrze świadczy o tym, że ta chemia jednak to rozpuszcza. A dlaczego nie zatopiłem samej wtyki? Wyłączę sobie, dlaczego nie zatopiłem samej wtyki? Dlatego, że jeżeli od drugiej strony, tutaj gdzie są luty wtyki zrobione, znajdzie się również tlenek jakiś przyśniedziały, bo tam woda, wiadomo, że przez piny się dostała, no to my się nie dostaniemy do tego na dole, a jednak powoli chrup, chrup, chrup i będzie sobie systematycznie podgryzało naszą elektronikę. Będzie się wszystko później utleniało, bo będzie zachodziła normalnie elektroliza. Dobra, włączam dalej i nie przeszkadzam. Do zobaczenia. No i więc tak, spotykamy się już po dłuższej chwili, no chwilkę zeszło. Jeżeli robicie taki zabieg, wiadomo, że możecie pomóc delikatnie nożykiem gdzieś tam te piny podczyścić sobie. W każdym bądź razie, tak jak u mnie, nie wiem, czy to będzie widać teraz na nagraniu. Te piny są już w tym momencie bardzo ładne, szklące. I wiem, że bynajmniej na takim etapie ten sterownik jakby dostał prądu, to będzie sobie chodził już normalnie. Natomiast oprócz tego pamiętajcie o pewnej rzeczy. Jeżeli robiliście taki zabieg, musicie użyć do tego środka Contact S. Z jakiej firmy użyjecie? Jest to bez różnicy. Niemniej jednak musicie użyć, żeby on te wszystkie tlenki porozpuszczał. O, tego już oczywiście nie musimy wydmuchiwać. To możemy sobie pozostawić. On zabezpieczy naszą wtykę. Może nie tak wtykę jak same piny. Tylko bardzo ważna rzecz jest taka. Nim taki sterownik zamontujecie do pojazdu, bardzo dobrze musicie go wysuszyć. Czyli jeżeli macie dojście do sprężonego powietrza, wydmuchajcie go naprawdę bardzo mocno. Tylko też z głową, żebyście gdzieś czasem nie pouszkadzali jakichś elementów. Bo ja nie wiem, czym wy to będziecie chcieli robić. A generalnie najprostszą metodą jest użycie najnormalniej w życiu suszarki. Suszarką możecie nagrzać płytę dosyć gorąco, żeby ona odparowała, spokojnie sobie poleży i później wrzucacie do pojazdu. Nie zakładajcie też na wariata gorącej płyty do samochodu od razu, że gorąca płyta jeszcze nie zdążyła wystygnąć, a wy już zakładacie, bo dlatego, że
Niektóre układy mają w specyfikacji swoją temperaturę pracy. Przykładowo strzele, nie? Może się okazać, że taki procesor ma temperaturę maksymalną pracy 85 stopni. Więc przy wyższej temperaturze on niestety się uszkadza i może najnormalniej w życiu dojść do zwarcia. Dobra, sterownik biorę, składam. Zaklejać go myślę nie będę zaklejał. Dlatego, że on będzie sobie leżał, robił sobie cierpliwość, aż komuś gdzieś się przyda. Także zdjęcia, jeżeli widzieliście, no to już wiecie, co ewentualnie obudowę uszczelnić możecie. Natomiast bardzo ważne jest tak, żeby tam dookoła tej obudowy odprowadzenia wody wszystkie były i funkcjonowały. Bo inaczej wasz komputer ponownie gdzieś tam się zatopi i utopi. Dobra. Dziękuję za oglądnięty filmik i do zobaczenia w następnym filmiku, a ja biorę się za składanie. Trzymajcie się, cześć.